Czołem, szczęść Boże, witajcie. Kolejny dzień naszych wielkopostnych rekolekcji, kolejna walka. Tym razem pokój kontra wojna. Na Westerplatte widnieje potężny napis „Nigdy więcej wojny”. To słowa świętego Jana Pawła II, który w swoim nauczaniu cały czas podkreślał, że tylko pokój może uratować ludzkość, że tylko pokój jest kreatywny, twórczy i dąży do tego, żeby ludzie żyli szczęśliwie. Pokazują to nam historie, które widzimy w telewizji, wydarzenia dziejące się za polską granicą, Ukraina. Rok temu przecież wybuchła tam wojna. Widzimy setki tysięcy ludzi, którzy zginęli w obronie swojej ojczyzny. Widzimy setki tysięcy ludzi, którzy zostali wypędzeni ze swoich domów, którzy szukali schronienia w całej Europie i na całym świecie. To pokazuje, jak bardzo śmiercionośna jest wojna. To pokazuje, jak bardzo ważne jest to, żeby dbać o pokój. Pokój nie jest nam dany raz na zawsze. O pokój trzeba walczyć. O pokój w sercach, o pokój w naszych rodzinach, o pokój w naszej ojczyźnie, no i o pokój na świecie. To nie jest tak, że jest nam to dane raz na zawsze. To pokazuje również nam historia Powstania Warszawskiego. Miasto ruin, Warszawa zniszczona w 1944 roku. Ponad 150 tysięcy ludności cywilnej, która straciła swoje życie. Mnóstwo ludzi, którzy musieli uciekać z Warszawy. I kiedy rozmawia się z powstańcami warszawskimi, to słyszy się ogromny ich apel: dbajcie o pokój, dbajcie o naszą ojczyznę, dbajcie o wspólne dobro, nie walczcie ze sobą. Oni z bólem serca niejednokrotnie patrzą na to, co się dzieje w naszej ojczyźnie, że Polak przeciwko Polakowi staje, że brat dla brata staje się wilkiem, a mamy być bliźnimi, tymi, którzy są blisko siebie, którzy o siebie nawzajem dbają i o siebie nawzajem się troszczą. Wspaniały człowiek, powstaniec warszawski, pan kapitan Stanisław Wołczaski, pseudonim Kazimierz, walczył właśnie w powstaniu, był kolporterem i łącznikiem. Z wypiekami opowiada historię minionych czasów, prawdziwą historię. Mówi o tym, jak pod gruzami musiał pochować swojego ojca. Mówi o tym, jak musiał przez Marszałkowską biec w ostrzale, który był ze strony Niemców. Mówił, jak bardzo bał się o swoje życie, ale z drugiej strony wiedział, że musi walczyć o Warszawę, musi walczyć o ojczyznę. Musi walczyć o wolność i o pokój. I podczas jednego ze spotkań z naszym duszpasterstwem akademickim wypowiedział takie słowa: wróg chciał nas zniszczyć, ale mu się nie udało, bo tworzyliśmy wspólnotę opartą na wierze. Tam, gdzie nie ma Boga, gdzie nie ma postępowania według przykazań, tam życie zostaje zrujnowane, tam jest wojna. Jakże aktualne są to słowa również i dzisiaj. Jakże warto wziąć te słowa do serca i przekuć je w czyn. Poprzez wiarę, poprzez wierność przykazaniom Boga stawać się człowiekiem pokoju, orędownikiem jedności. Wojna zawsze niszczy. Wojna zawsze niesie śmierć i dlatego tak bardzo powinniśmy dbać o pokój. W 2021 roku papież Franciszek udał się z wizytą apostolską do Iraku i tam modlił się zwłaszcza za prześladowanych chrześcijan. Otóż w 2014 i 2017 roku masowo ginęli chrześcijanie, zwłaszcza w Mosulu i w Karakosz. I tam papież wypowiedział następujące słowa: mimo wszystko potwierdzamy nasze przekonanie, że braterstwo jest silniejsze od bratobójstwa, że nadzieja jest silniejsza od śmierci, że pokój jest silniejszy od wojny. Ale z wielkim smutkiem rozglądamy się wokół i widzimy inne znaki, znaki niszczących sił przemocy, nienawiści i wojny. Jak wiele zostało zniszczone, a jak wiele trzeba odbudować. To nasze spotkanie dowodzi, że terroryzm i śmierć nigdy nie mają ostatniego słowa. Ostatnie słowo należy do Boga i do Jego Syna, zwycięzcy grzechu i śmierci. Nawet pośród spustoszeń spowodowanych terroryzmem i wojną, oczami wiary możemy dostrzec triumf życia nad śmiercią. Umiłowani, apelował papież, podczas tego spotkania nadszedł moment, aby odbudować nie tylko budynki, ale przede wszystkim więzi, które łączą wspólnoty i rodziny młodych i starszych. I niech ten apel zostanie przez nas zrealizowany w praktyce. Bądźmy orędownikami pokoju w naszych rodzinach, w miejscach pracy, na uczelni, w szkole, w miejscu odpoczynku, w całej naszej ojczyźnie i na całym świecie. Jako wyzwanie proponuję Ci post w intencji pokoju, czyli odmówienie sobie jakiejś przyjemności jedzenia, picia, słodyczy. Może to być post o chlebie i o wodzie, bo jak Pan Jezus powiedział, pewne duchy wyrzuca się tylko modlitwą i postem. Więc taki post, taka wstrzemięźliwość ofiarowana w intencji pokoju ma ogromną moc.